Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejną przekąskę dla Waszych pociech. Taką na ochłodę, są to lody mango kokosowe. Jeżeli jesteście ciekawi, jak je przygotować, to zapraszam. Dzisiaj będzie przekąska dla naszych pociech. Akurat jeszcze teraz jest na czasie, bo jest też na ochłodę. Będą to lody. Lody, które składają się z dwóch składników. Ja to sobie trochę wcześniej przygotowałem, żeby pokazać Wam tylko, jak się robi, żeby to było szybko. Mam tutaj mango. Jedną sztukę bardzo dobrze dojrzałą, już takie miękkie. Wcześniej sobie obrałem, pokroiłem, przykładam teraz do blendera. I do tego mango dodaję mleko kokosowe. Mam go tutaj 200 ml. Pamiętacie, tak jak w poprzednim filmie z lodami, też Wam mówiłem, że jeżeli macie jakiś słodzik, który już stosujecie u swoich pociech, możecie tutaj dodać, ale mango dojrzałe jest bardzo słodkie, więc uważam, że tutaj jest zbędne. No i teraz to zamykamy, blendujemy do uzyskania jednolitej masy. Szybka robota, 2 minutki, 3, na noc wrzucamy z zamrażarki w foremkach. Jeżeli nie macie foremek, to musicie sobie jakoś inaczej radzić. Ja już tutaj sobie przelewam od razu. Wyrupam sobie zaraz łyżeczką. Przykrywam przykrywką i wstawiam do zamrażarki na całą noc. Na rano wyciągam i mam gotowe. Ja swoje teraz wsadzę do zamrażarki. Mam już przygotowane też drugie, żeby pokazać Wam, jak one się prezentują. Więc te chowam i za chwilę pokażę Wam, jak wyglądają już takie gotowe. Ok, tamte już wsadziłem do zamrażarki. Mam to już gotowe. Możecie zobaczyć, jak wyglądają. Już takie zrobione. Mają super kolor, bardzo mi się podoba. Wspomniałem Wam na początku, że to jest przekąska na ochłodę dla bobasów, ale również też dla Was. Ja osobiście jestem fanem i kokosa, i mango, więc też również zajadam się tymi lodami. No jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać oczywiście w komentarzach. A my widzimy się niebawem z kolejnym przepisem, także trzymajcie się, cześć!